przejść. Pytaliście o rady detailingowe, więc to jest ten moment. Mamy Skodę, która jest użytkowana na co dzień, więc wygląda no, gorzej niż źle. Pokażę Wam parę trików, jak podejść do tematu i na co warto zwrócić uwagę. No to standardowo zaczynamy od odkurzania takiego pacjenta. Wyciągamy sobie dywaniki, najlepiej, żeby z nich nie wysypać. I bierzemy się za odkurzanie. Jeśli zobaczycie, że podczas odkurzania dużo piasku jeszcze zostaje i wychodzi z dywaniku, to możemy użyć takiej szczotki metalowej, która bardzo ładnie wyciąga ten piach. Tylko ona jest dość droga, więc sugeruję użyć zamiennika, który jest dość tani i dostępny w każdym sklepie z naczyniami. I on też sobie świetnie daje radę. W niektórych przypadkach, tak jak mamy tu, warto zaopatrzyć się w gumową szczotkę do usuwania sierści. Podczas odkurzania foteli warto zmienić końcówkę na taką z miękkim włosiem, żeby nie pozaciągać sobie fotela, a skóry nie porysować. Również warto zwrócić uwagę na zakamarki w fotelach. Podczas odkurzania sobie je odchylamy i wyciągamy, tam się zbiera najwięcej piachu. Jak już mamy tą miękką końcówkę, to możemy też i trzeba zwrócić uwagę na odkurzanie progów, ponieważ tu pod uszczelką zbiera się bardzo dużo piachu. Tak miękką końcówką możemy bez problemu odkurzyć sobie deskę, jedynie co unikać ekranów, no i czarnego piana, bo jak wiadomo, czarne piano to już od patrzenia się rysuje. Najwięcej syfu to się zawsze zbiera w cupholderach, no bo wiadomo, coś się rozleje, później się poprzykleja, też warto to odkurzyć. Staramy się pilnować rury, że nie dotknęła, bo to je rysuje. No wiadomo, żeby z tyłu nam się wygodnie, komfortowo odkurzało, przesuwamy fotel na maksa do przodu. A jeśli Wy chcecie zacząć przygodę z detailingiem, zapraszamy do nas. Na stronie jest zakładka Akademia. Wypełniacie formularz, przyjeżdżacie do nas na szkolenie. Nauczymy Was od podstaw, jak dbać o auto, jak je wyczyścić, wypolerować i może to będzie Wasz start w detailing. Jak już mamy odkurzone auto, a używacie sobie na co dzień jakichś plaków, nie daj Boże, czy jakiegoś innego pseudo-dressingu, to warto zaopatrzyć się w APC. Każda firma praktycznie ma swój, to jest jak koncentrat, można sobie rozrobić zależnie od potrzeb. Tu Wam pokażę, może przedzielimy na pół i zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. Apecka, aplikujemy sobie na pędzel, akurat w tym przypadku będziemy czyścić pędzlem. Nigdy bezpośrednio na plastik. Musicie pamiętać, żeby nie miały metalowych końcówek, bo można uszkodzić sobie plastiki. Wiadomo, do czyszczenia wnętrza musimy się zaopatrzyć w kilka sztuk fibr. Też tu rozpiętość na rynku jest ogromna, więc nie będę polecał żadnych do wyboru, do koloru. I musimy pamiętać, żeby zawsze była czysta. Teraz chwila prawdy. W takim sprzątaniu bardzo by pomogło sprężone powietrze. Nie używam go z racji tego, że pewnie nie każdy z Was ma dostęp do kompresora. Powietrze z każdych tych zakamarków, wszystko możemy elegancko sobie wydmuchać. Naprawdę bardzo pomaga. Macie to grasz. Uważamy, żeby nie dotknąć tej szybki, ponieważ one są bardzo wrażliwe i się szybko rysują. Gdy już mamy wszystko wyczyszczone apeckiem, bierzemy sobie nową, czystą fibrę.
i jakiegoś quick detailera, którego później możemy używać na co dzień do przecierania, bo on trochę czyści, trochę zabezpiecza, więc tak jest uniwersalny. Trzeba pamiętać, że aplikujemy środek na fibrę, nigdy na powierzchnię. Do takich zabrudzeń, jak się nam już trafią, warto zaopatrzyć się w bonet tak zwany. Są już gotowe preparaty nie do rozdrabiania, gotowe od razu do użycia. Co najważniejsze, nie przemaczamy pod sufitki, bo puści klej i zaczynam wisieć sufit, czego chcemy uniknąć. Nakładamy na fibrę. Jak widać, w tym przypadku sobie bonet w miarę poradził. Wiadomo, nieraz jest takie zabrudzenie, które no, niestety weszło już za głęboko w materiał. Ten bonet jest na tyle fajny, że możemy nim też sobie odświeżyć fotele, a i tak raz na rok wypadałoby wnętrze przeprać odkurzaczem piorącym. W tym przypadku akurat mamy tapicerkę materiałową, więc bonetem jak najbardziej możemy sobie ją przeczyścić raz na jakiś czas. Jeśli macie w swoich autach tapicerkę skórzaną, a chcielibyście się dowiedzieć, jak o nią tutaj zadbać, jak ją wyczyścić i chcecie więcej takich poradników, to jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić dla Was i nakręcimy odcinek o impregnacji skóry. Do elementów piano, tak zwanych, bierzemy sobie nową, mięciutką fibrę i delikatnymi ruchami, prostymi, staramy się wytrzeć. Oczywiście na niektóre środki trzeba dotrzeć, żeby nie było smug, drugą stroną fibry, ale tak możemy sobie wyczyścić bez problemu. Wiadomo, do czyszczenia wszystkich plastików możemy używać też jakichś innych dressingów dedykowanych do plastików, ale to już jest wedle uznania. Jeśli posiadamy w naszych pojazdach kierownicę obszytą skórą, warto się zaopatrzyć w piankę do czyszczenia skóry ze szczoteczką i z płynem zabezpieczającym, żeby sobie raz na jakiś czas tą kierownicę wyczyścić, że nie wygląda tak jak w tym pojeździe, ponieważ ona jest, widać, że jest brudna, bo się świeci. Normalnie skóra nie powinna się tak świecić. Jak widać, tu gdzie jest wyczyszczona kierownica, jest bardzo ładna, matowa. Gdzie jeszcze nie czyściliśmy, pełny połysk. Takiego efektu nie chcemy. Po wyczyszczeniu kierownicy, jak już sobie wyschnie, odparuje cały płyn, to trzeba zabezpieczyć ją, żeby tak się nam nie brudziła i żeby się nie niszczyła. Do mycia szyb sugeruję tak zwanego wafla. Bardzo fajna szmata do czyszczenia szyb. Nie za dużo płynu, żeby się nie mazał. Dwa psiknięcia i najważniejsze, światło. I tak oto wyczyściliśmy wnętrze naszego pojazdu. Myślę, że będzie się dużo lepiej, przyjemniej podróżować. Na sam koniec wisienka. Trzeba nowy zapach powiesić, żeby było milej. Jeśli Wam się podobało, dajcie znać pod tym filmem. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć. A już w następnym odcinku umyjemy auto z zewnątrz.